W nowej siedzibie przy Fabrycznej przenosimy kilka jednostek z całego Krakowa. Jesteśmy rozsiani na dzisiaj w wielu budynkach, głównie w centrum, co niesie za sobą dyskomfort, ponieważ jak wiadomo, centrum Krakowa jest bardzo trudne komunikacyjnie. Przenosimy bankowość detaliczną, przenosimy bankowość przedsiębiorstw, przenosimy bankowość prywatną i również jednostki wsparcia, czyli ryzyko, obsługę operacyjną. Także cała działalność banku, taka kluczowa, będzie w jednym miejscu. Z punktu widzenia pracowników takie przenosiny są bardzo dobrym rozwiązaniem, dlatego że jednak synergia w naszych działaniach jest kluczowa. Jednak na co dzień mamy bardzo dużo do czynienia ze sobą między jednostkami biznesowymi, ale również między jednostkami wsparcia biznesem. Więc z punktu widzenia pracowników bardzo dobre rozwiązanie, co oczywiście się przekłada na klientów, ponieważ będą szybciej podejmowane pewne decyzje, będą szybciej robione pewne transakcje, no i przede wszystkim klient może dojechać samochodem tutaj, czego nie było dotychczas, to dotychczas nie było możliwe, bo centrum Krakowa jest praktycznie zamknięte dla ruchu samochodowego, więc to jest naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. Oprócz tych jednostek takich operacyjnych będzie również bankowość detaliczna ze swoim oddziałem tutaj na dole w budynku, gdzie każdy klient będzie mógł przyjść, załatwić swoje takie bieżące sprawy, podjąć gotówkę, porozmawiać z doradcą, także będzie również ta część klientowska, nie tylko bank taki zamknięty od wewnątrz, tylko również otwarty dla klientów, będzie oddział normalnie operacyjny funkcjonujący w ramach kompleksu. Jeżeli chodzi o standardy, nie ma żadnej różnicy. Te standardy, które są w Warszawie, w naszej nowej siedzibie, zostały tak naprawdę w 100% przeniesione tutaj, na Fabryczną. Tutaj mamy te same meble, te same biurka, te same powierzchnie, rozwiązania są dokładnie takie same, więc jeżeli ktoś obudzi się w środku nocy i będzie się zastanawiał, czy jest w Krakowie, czy w Warszawie, to nie będzie mógł tej decyzji podjąć dość łatwo, chyba że wyjdzie poza budynek, oczywiście wtedy wiadomo, że już jest w Krakowie.